Miedź powróciła na boisko, by szlifować formę, a jeszcze w niedzielę brała udział w towarzyskim turnieju Amber Cup w Gdańsku, gdzie zajęła drugie miejsce. Zawsze mówię, jak dotrzesz do finału, to już musisz ten finał wygrać. Natomiast cieszymy się oczywiście, bo też wiadomo, pojechaliśmy tam nie tylko po zabawę, ale jest to forma rywalizacji i ta rywalizacja, uważam, że w tym też składzie osobowym, bo pojechaliśmy tam tylko w grupie 9-osobowych ze względu na krótkie urazy, to, że obcokrajowcy już wcześniej mieli zaplanowane te loty, także tutaj na pewno ten wynik jest na początek satysfakcjonujący. Na murawie ćwiczyli już wszyscy zawodnicy. Trener Dominik Nowak dodaje, że dbali sami o swoje przygotowanie do rundy w czasie przerwy i o ich formę jest spokojny. W tym tygodniu będą przechodzić badania wydolnościowe i testy medyczne. Ten pierwszy tydzień taki już na razie spokojniejszy, taki wprowadzający organizmy do tego, co nas czeka potem w następnych tygodniach, czyli mówimy tu na pewno o tej pracy, która będzie zdecydowanie cięższa, gdzie będzie więcej objętościowo tych zajęć i większa oczywiście intensywność zajęć. Dlatego mówię, no ten tydzień to jest ten tydzień taki wprowadzający, choć już pod koniec tygodnia już powoli zaczynamy, mówiąc popularnie, dokręcać tą śrubę i zaczynamy pracować nad budową tej formy sportowej. W klubie pojawił się Peter i Forsell, który przechodzi badania medyczne. Jeśli nic dodatkowo nie stanie na przeszkodzie, to podpisze kontrakt z Miedzią i wróci do drużyny. Peter po rozmowie ze mną jest mocno zdeterminowany, także tu chcę kibicom powiedzieć na pewno, że po pierwsze, i to jest dla mnie jasna sytuacja, nikt tu też nie będzie miał abonamentu na granie, a po drugie, no liczę na to, że właśnie ta mobilizacja, jego ta chęć może nie naprawy, ale tak naprawdę odkupienia tego, może tej końcówki, spowoduje, że będziemy wszyscy satysfakcjonowani, a przede wszystkim chodzi też o tą rywalizację w zespole. Legnicki zespół poszukuje kolejnych wzmocnień. Jeśli piłkarze z zagranicy okażą się lepsi, to takich będziemy ściągać, kwituje Nowak. Każdy ruch ma być jednak przemyślany, dlatego na pierwszych zajęciach nie ma jeszcze nowych twarzy.